No i gdzie Kuba to jechał. Jego drugi przejazd. Pierwszego niestety nie ukończył. Zakończył na ostatnim kikierze, więc to mu dawało trzecie miejsce. Ale mieli niezłe przejazdy w międzyczasie zawodnicy. Więc wydaje mi się, że trzecie miejsce stracił. Zaczął w swoim stylu ładnie backmobem. Jak kończy, to na pewno może rywalizować o pierwsze miejsce, które w tym momencie ma Mateusz Wawrzyniak. Mateusz miał naprawdę bardzo ładny przejazd i tutaj Kuba nie może sobie pozwolić na żaden błąd, jeśli marzy o... złocie. Czyli już sobie odpuścił tego... Nie! Peska do blinda znowu, bardzo ładnie, mądrze, wszystko ładnie poskładane. Tu Mobili. Tak, bardzo ładny, wysoki, czyściutki. Blisko bardzo drążek przez całą długość. Blisko siebie. Ale... S-mob! Front mob, tak. Front mob z grabem jeszcze po drodze. To było bardzo trudne. Piąteczka. 540. No nie było to side'u wykonania Kuby żadnego, to jest minus. A było 90-210 w wykonaniu warzywa, no nie wiem, nie wiem.